trzeba zacząć od przypomnienia, że w dysku protoplanetarnym, jak zresztą wszędzie w kosmosie, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z materią rozproszoną w kosmosie, pojawiają się dwa bardzo różniące się między sobą składniki materii. Pył, czyli taka frakcja stała, i gaz, frakcja lotna. Dysk to jest twór zbudowany z mieszaniny gazu i pyłu. My sobie wyobrażamy, że planety powstają poprzez stopniowe zlepianie się ziarenek pyłu, tak zwaną koagulację. W momencie, w którym twory powstałe ziarenek pyłowych się osiągają masy porównywalne z masami planet, a konkretnie około 10 mas Ziemi, one mogą zacząć grawitacyjnie już swoim własnym przyciąganiem grawitacyjnym ściągać gaz z otoczenia swojego w dysku i otaczać się atmosferą. Prawdopodobnie w ten sposób powstają planety olbrzymy, podobne do Jowisza. Nie bardzo rozumiemy, w jaki sposób ziarenka pyłowe mogą przetrwać w dysku i pozlepiać się, zanim nie spadną na Słońce. Dlaczego miałyby, czy ogólnie rzecz biorąc na centralną gwiazdę, dlaczego miałyby spadać? Otóż zajmijmy się składową gazową dysku. Na każdy element tej składowej gazowej działa siła grawitacji Słońca. Pomijamy w tej chwili to, że dysk może być na tyle masywny, może mieć na tyle dużą masę, że istotna będzie jego własna grawitacja. Powiedzmy, że on jest dużo, dużo lżejszy od gwiazdy centralnej i w zasadzie jedyną siłą grawitacyjną, jaka na niego działa, jest właśnie grawitacja tej gwiazdy centralnej. Ta siła byłaby zrównoważona, gdyby każdy element dysku obiegał gwiazdę centralną z taką szybkością, jak znajdująca się w tym miejscu planeta, ciało stałe. Ale tak nie jest, dlatego że oprócz siły grawitacyjnej na materię w dysku działają siły związane z różnicami ciśnienia między poszczególnymi elementami dysku. W związku z czym pojawia się coś, co element dysku próbuje od gwiazdy odepchnąć. Taki jest efekt działania tych gradientów ciśnienia. No i dostosowując się do tak zmodyfikowanej w cudzysłowie grawitacji, dysk gazowy krąży nieco wolniej niż planeta, która w danym miejscu tego dysku by się znajdowała, astronomia mu krąży nieco wolniej niż po keplerowsku. No a teraz wystarczy sobie przejść w myślach od bardzo dużej planety do małego pyłku, który też jest ciałem stałym, żeby zobaczyć, że będzie się pojawiała różnica w prędkości między obiegu między pyłkiem i gazem. Pyłek to jest ciało stałe, chce rotować tak jak ciała stałe to robią po keplerowsku, a gaz czuje dodatkowo gradienty ciśnienia, rotuje wolniej. W związku z czym pyłek przedziera się przez gaz, czuje opór gazu, krążąc wokół gwiazdy. No a skoro czuje opór gazu, to znaczy jest hamowany, a skoro jest hamowany, to znaczy spada na gwiazdę. Okazuje się według wstępnych oszacowań, że ten spadek może być wręcz zatrważająco szybki i jeżeli nic nie stanie mu na przeszkodzie, to w ciągu 1000 lat cały pył zniknie z dysku, zostanie sam gaz. I to był pierwszy wielki problem, jaki zauważono na drodze do planet, jeżeli to tak mogę obrazowo powiedzieć. To jak utrzymać w dysku te pyły, żeby zechciały się pozlepiać w obiekty, z których mogą powstać planety. Zadowalającego rozwiązania tego problemu do tej pory nie ma. Ogólnie przypuszcza się, że jednocześnie ze spływaniem tych ziarenek pyłu na gwiazdę, one się zlepiają. Tak jak tego chcielibyśmy, no, mając na względzie to, że z nich mają powstać planety. I kiedy osiągną dostatecznie duże rozmiary, zlepiając się, one przestają czuć opór gazu, robią się na to zbyt masywne. Okazuje się, że przestają czuć opór gazu wtedy, kiedy ich średnice z grubsza kilometr osiągają. Kilometrowe, parokilometrowe bryły są już nieczułe na gaz, mogą krążyć w tych miejscach, w których powstały, w których się wytworzyły.
i im ten spadek na Słońce już nie zagraża. Narzuca się pytanie, skąd biorą się dyski przy gwiazdach? Powstają dlatego, że obłoki, z których powstają gwiazdy, mają nadmiar momentu pędu. Przemiana obłoków w gwiazdę odbywa się pod wpływem własnych sił grawitacyjnych obłoku. On, straciwszy równowagę, w cudzysłowie, poddaje się sile własnej grawitacji, zaczyna się zapadać, kurczyć bardzo szybko. W momencie, w którym cały proces się zaczyna, on obraca się tak jak wszystko, co się znajduje we Wszechświecie, wszystko, co się znajduje w galaktyce, obłoki materii międzygwiazdowej w szczególności obracają się. No i on, kurcząc się, zachowując moment pędu, zaczyna się obracać coraz szybciej. W pewnym momencie okazuje się, że w pewnych rejonach tego obłoku siła grawitacji równoważy siłę odśrodkową i ruch ku środkowi obłoku jest wstrzymany. Może natomiast odbywać się swobodnie w dalszym ciągu ten ruch w kierunku równoległym do osi obrotu. No i mamy już taką wyraźną asymetrię, prawda? Ta część obłoku, która miała mały moment pędu, przeradza się w gwiazdę, a ta część obłoku, która miała stosunkowo duży moment pędu, przeradza się w ten płaski twór, który gwiazda krąża i krąży wokół niej szybko, właśnie w dysk. Ciała o parukilometrowej średnicy otrzymały swoją własną nazwę. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu była to nazwa czysto hipotetyczna, planetozymale. Jak już wiemy, krążą niemal nie wyczuwając obecności gazu, wyczuwają za to, dzięki siłom grawitacyjnym, swoją własną wzajemną obecność. Mogą między sobą oddziaływać, mogą się przyciągać, mogą się zderzać i sklejać w coraz większe jednostki, jądra planet, protoplanety, nieco większe planetozymale, dzięki temu, że mają silniejszą grawitację, bardzo szybko potrafią ściągać w swoje otoczenie swoje sąsiadki i rosnąć ich kosztem. No a te małe obiekty po prostu znikają, zostają niejako wessane przez obiekty większe. Okazuje się, że wokół takiego szybko rosnącego obiektu, nazwijmy go już w tej chwili jądrem protoplanety, jest strefa pewna, dość ściśle określona, z której on może wszystkie planetozymale, praktycznie wszystkie planetozymale ściągnąć. I ta strefa zależy od położenia obiektu w dysku. Im bliżej jest gwiazdy centralnej, im bliżej Słońca w naszym układzie słonecznym, to ona jest mniejsza i tym mniejsze obiekty mogą powstawać. Im dalej od Słońca, tym jest większa, tym większe obiekty mogą powstawać. To już zaczyna troszkę tłumaczyć, dlaczego małe planety leżą blisko Słońca, a duże planety dalej. Kiedy masa tego rosnącego obiektu przekroczy 10 mas Ziemi, mniej więcej, możliwa jest, jak już o tym chyba wspomnieliśmy, akrecja gazu z dysku na to jądro protoplanetarne i powstanie planety olbrzyma podobnego do Jowisza. Tutaj napotykamy na drugi wielki problem związany z ewolucją planet w dyskach, mianowicie taki, że kiedy masy porównywalne z masami współczesnych, gotowych już planet zostają osiągnięte, nie można zaniedbać oddziaływania, jakie ta planeta wywiera na dysk. To oddziaływanie powoduje, że dysk traci symetrię osiową. Dopóki w nim były tylko niewielkie obiekty, on był w cudzysłowie gładki. Kiedy pojawia się, powiedzmy, pierwszy duży obiekt, on zaczyna przypominać też w cudzysłowie płytę gramofonową. Pojawia się w nim deseń spiralny, a właściwie dwa desenie, dwie fale, bo to są fale rozchodzące się w dysku. Jedna biegnie od planety na zewnątrz, druga od planety do wnętrza dysku, do środka w kierunku gwiazdy centralnej. Efekt działania tych fal na dysk jest taki, że fala, która biegnie na zewnątrz, rozkręca zewnętrzną część dysku, zmusza ją do nieco szybszego kręcenia się niż w przypadku, gdyby planety w ogóle nie było, i wewnętrzną część natomiast hamuje, spowalnia. Co to powoduje? No, kiedy rozkręcamy dysk, siła odśrodkowa przeważa nad siłą grawitacji i ta zewnętrzna część dysku jako odpływa, odsuwa się od planety. I przeciwna zupełnie rzecz dzieje się z częścią zewnętrzną. Ona kurczy się
i spływa w stronę gwiazdy. Wokół planety robi się obszar niemal pusty, w którym materii prawie nie ma. I to ma dwie istotne, to powoduje dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, ogranicza napływ gazu do planety, czyli jest to niejako proces samoregulujący się. Nie może planeta dowolnie rosnąć w masę. Ze wstępnych oszacowań wynika, że maksymalna masa, jaka w typowym dysku planetarnym może w ten sposób zostać przez planetę ściągnięta, w ten sposób to znaczy poprzez grawitacyjne oddziaływanie z resztą dysku i spływanie gazu na jądro protoplanetarne, jest rzędu paru mas Jowisza. Co no, z grubsza zgadza się z obserwacjami. Po drugie, przez tę przerwę, która pojawia się w dysku wokół planety, przepływają wąskie strugi materii zawijające się wokół planety i tworzące wokół planety wtórny dysk, z którego mogą powstawać księżyce protoplanetarne. Czyli w ten sposób można by było zrozumieć genezę takich układów jak układ Jowisza, w którym cztery wewnętrzne księżyce, tak zwane księżyce galileuszowe, obiegają Jowisza w niemal jednej płaszczyźnie. To jest taka miniaturka słonecznego układu planetarnego.